w sprawie rad społecznych szpitala i pogotowia jest dobry i dlatego go wycofano. Wkrótce dowiemy się, kto zdobył nagrodę literacką imienia Witolda Gombrowicza. Sebastian Brzyski w widowiskowy sposób trenuje przed Mistrzostwami Świata Strongman. To jest wydanie Dziennika w środę. Krzysztof Czoban, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Wraca temat związany ze zmianami w radach społecznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Okazało się, że projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych został wycofany z najbliższych obrad Rady Miejskiej, a wszystko przez interwencję przewodniczącego Dariusza Wójcika, Mariusz Skopek. We wtorek przewodniczący Rady Miejskiej poinformował media, że zmiany proponowane przez prezydenta Radosława Witkowskiego w sprawie rad społecznych szpitala i pogotowia są niezgodne z prawem i chodzi tu o polityczną zemstę. Tymczasem Elwira Skoczek, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przekonuje, że próba odwołania Teresy Skoczek z Rady Społecznej Szpitala jest spowodowana tym, że radna nie pojawia się na obradach i że podobne zmiany w składzie rad dokonywano wcześniej. Podobnie jak prezydenci poprzednich kadencji, tak i prezydent Radosław Witkowski przygotował projekt uchwały dotyczący dokonania zmian osobowych w radach społecznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Dotychczas nie budziło to żadnych wątpliwości pana przewodniczącego Rady Miejskiej. Nadmienić należy, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej postulował o dokonanie takowych zmian. I mimo, że wszystko wydaje się w porządku, to prezydent Radosław Witkowski i tak zdecydował się uchwałę wycofać z najbliższych obrad sesji Rady Miejskiej. Po to, jak wyraziła się dyrektor Skoczek, aby rozwiać wątpliwości i uspokoić przewodniczącego Dariusza Wójcika. Czy dlatego, że to zostało wycofane, to nie uważają Państwo, że to jest takie przyznanie się do błędu jednak? To znaczy, to nie jest pierwsza uchwała, prawda? Za każdej kadencji tak jest, że zawsze można popełnić jakiś, prawda, błąd, natomiast zawsze można go naprawić. I jednocześnie dyrektor Skoczek dodała, że o celowym złamaniu przepisów prawa nie ma w tym przypadku mowy. Celowego działania na pewno nie ma w tej kwestii. Nie ma takiego, ten się nie myli, kto nic nie robi. 26 sierpnia odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Miejskiego Szpitala, podczas którego będą omawiane zmiany w składzie samej Rady. 4 września poznamy laureata Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Galę wręczenia głównej nagrody poprzedzi festiwal, w trakcie którego na miłośników literatury czeka wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych. W pierwszym etapie na konkurs wpłynęło ponad 60 zgłoszeń. Kapituła te pozycje oceniła i zdecydowała o 5 nominacjach, 5 głównych nominacjach do Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. I pozwolicie Państwo, że przedstawię nominowanych. Nominowani zostali pan Maciej Hen, pani Agnieszka Kłos, pani Weronika Murek, pan Maciej Płaza i pan Tomasz Wiśniewski. Na zwycięzcę będzie czekała nagroda w wysokości 40 tysięcy złotych. Uroczyste ogłoszenie nazwiska laureata będzie uwieńczeniem festiwalu Opętani Literaturą. Nawiązujemy do powieści Gombrowicza Opętani. To był taki flirt pisarza z literaturą popularną. Powieść drukowana w odcinkach od 4 czerwca do 3 września 1939 roku w prasie warszawskiej i kielecko-radomskiej. 3 września trwała już wojna, ale wtedy jeszcze ukazał się ostatni odcinek tej powieści. To będzie 77. rocznica akurat tego faktu. Tomasz Tyczyński przekonuje, że festiwal zapowiada się bardzo interesująco. Zaczniemy w piątek, 2 września. Będziemy wieczorem w ratuszu, który na co dzień jest zamknięty, ale dzięki uprzejmości pana prezydenta zostanie na ten wieczór udostępniony publiczności. Będzie wydarzenie, które nazwaliśmy sobie Bicie Rekordu Świata w czytaniu opętanych, rodzaj literackiego flashmoba. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą posłuchać tej powieści. 3 września chętni będą mogli wziąć udział w manifestacji literackiej, natomiast na 4 września zaplanowano koncert Grzegorza Turnała. W najbliższy weekend na miłośników czworonogów czeka nie lada gratka. W sobotę i niedzielę na Stadionie Miejskim w Skaryszewie zaprezentują się najpiękniejsze psy z całego kraju.
kraju. Podczas dwóch wystaw organizowanych przez Radomski Oddział Związku Kynologicznego w Polsce pojawi się w sumie kilkaset czworonogów. Start obu wystaw od godziny 10, a na to wydarzenie zaprasza Jan Grzegorz Nowakowski, przewodniczący Zarządu Radomskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. A w sobotę Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich. To jest wystawa, na której są zgłoszane tylko psy ras myśliwskich, psy pracujące, użytkowe. W niedzielę duża ogólnopolska Krajowa Wystawa Psów Rasowych, 10 grup FCI. Na obydwie wystawy mamy zgłoszonych prawie 800 piesków. Serdecznie zapraszam, bardzo przyjazne warunki do przeprowadzania wystaw dla psów, tereny dogodne. Myślę, że z Radomia nie jest zbyt daleko, żeby można było odwiedzić Skarżyszew. W środowe przedpołudnie swoje umiejętności zaprezentował radomianom Sebastian Brzyski. Zawodnik, który na co dzień bierze udział w zawodach strongmanów, w ramach treningu przeciągnął 8-metrowego hamera Sky Limo. Łukasz Kościelniak z naszej redakcji sprawdzał, czy próba na dystansie 15 metrów była udana. Chcieliśmy wypromować naszego doradcę Sebastiana Brzyskiego, który jest radomskim tutaj siłaczem, strongmanem, jedynym w swoim rodzaju. Ponieważ otworzyła się furtka dla niego, został zaproszony na Mistrzostwa Świata w fińskiej miejscowości Kokola. No i chcieliśmy, żeby więcej osób się dowiedziało o tym, że jest ktoś taki jak Sebastian w Radomiu, będzie reprezentował Polskę, Radom, naszą firmę na tych zawodach i chcemy mu w tym pomóc, ponieważ przygotowania do tego wyjazdu są dosyć kosztowne i na pewno im więcej osób się dowie o tym, będzie łatwiej pozyskać jakiś dodatkowy sponsor. Jak wyglądają Twoje przygotowania do całych tych zawodów, które odbędą się za niecały miesiąc? No, za dwa tygodnie dokładnie. No, praktycznie trening siłowy na sprzęcie, czyli generalnie konkurencje takie jak będą, czyli walizki mają być, waga płaczu, nie wiem czy coś to Wam mówi, ale waga płaczu tak przodem i worki 4 po 100 kg na odległość. To są konkurencje, później jest ciągnięcie właśnie, na pewno ciągnik siodłowy będzie, martwy ciąg na maksa od 260 w górę, tarcza 140 kg na odległość i uścisk z Herkulesa. A, jeszcze Viking Press, czyli wyciskanie wagi. Jest to Hammer H3, limuzyna sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych, prosto z Las Vegas. Waga naturalna tutaj auta to 3 tony 200 kg. Wydaje mi się, że go zostać tam więcej, tą formę sukcesywnie buduje, żeby była optymalna w Finlandii. Tam, nie oszukujmy się, będą najlepsi siłacze z całego świata, ponad 30 rywali, więc chciałbym, żeby dobrze mu ten debiut wypadł, żeby się sprawdził w swoich konkurencjach. Trzymamy kciuki. Już bardzo dużym sukcesem jest to, że on jedzie na te mistrzostwa świata, więc mam nadzieję, że dobrze zadebiutuje. Dowiedziałem się 5 tygodni przed Mistrzostwami Świata, że wskoczyłem do kadry reprezentacji Polski. Samo to, że tam jadę, to już jest wyczyn, bo to jest, mówię, jest 20 zawodników z całego świata, to nie jest Polski, tylko z całego świata, czołowa 20 najlepszych strongmanów na całym świecie. Jaki cel? No, konkurencja finałowa, bo 12 awansuje generalnie, tak? Czyli chciałbym się zakwalifikować na sobotnie zawody, bo jest piątek, sobota, są dwa dni zawody i chcę być w tej 12 i zrobię wszystko, żeby być, bo mówię, są konkurencje, które akurat czuję się bardzo dobrze w tej konkurencji.
A na koniec mamy dla Państwa zaproszenie do programu Wyszukani. Gościem jest prezes Radomiaka Radom Sławomir Stępniewski, były wieloletni sędzia piłkarski. Rozmawiałem z panem prezesem m.in. o sędziowaniu i o słynnym filmie Janusza Zaorskiego Piłkarski Poker. Kiedy mówimy o kinie i pomyślimy o sędziowaniu, to przychodzi nam jeden film na myśl. Wie pan oczywiście, o czym mówię. Piłkarski poker. O piłkarskim pokerze. Tak. Teraz pytanie, pan w tamtych czasach także sędziował. Tak. Jak pan sobie porówna to swoje sędziowanie, nie pytam o swoje sędziowanie, ale o czasy. Te w realu, te w filmie. Bardzo się dużo reżyser pomylił? Zwykliśmy mówić w naszym środowisku, że pomylił się, ale w tę drugą stronę niż myślą ludzie, że film nie oddał realiów, że te realia były niestety, ale bardziej skrzeczące, bardziej trzeszczące. Czyli było jeszcze gorzej. To naprawdę ciekawa rozmowa. Polecam Państwu bardzo serdecznie w programie nie tylko o sędziowaniu czy o Radomiaku, ale także o udziale Sławomira Stępniewskiego wel pana Sławka w Lidze Plus Ekstra. Program oczywiście dostępny w zakładce Wyszukani na www.zebra.tv. Polecam serdecznie. Polecam także prognozę pogody. To już za chwilę i do zobaczenia już jutro. Odkryj słoneczną stronę segregacji odpadów. Segreguj śmieci, pokaż ekoklasę, zachowaj kasę. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi. Ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę. To proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Czwartek w Radomiu przeważnie słonecznie, na termometrach 26 stopni. W piątek jeszcze wyższa temperatura, ciśnienie będzie spadać. W sobotę pogodnie, słonecznie i bezchmurnie, a termometry wskażą 30 stopni.